Zamknij, otwórz, zamknij. Teraz przy zamkniętych oczach ja przenoszę całą Twoją świadomość na Twoje pięty. Skup się bardzo mocno na swoich piętach i bardzo, bardzo delikatnie nimi poruszaj. I powiedz mi, czy one tam są. Są. Dobrze. W takim razie z powrotem przenoszę całą Twoją świadomość na oczy fizyczne. Otwórz je i powiedz, jak otworzyłaś oczy, co zobaczyłaś na wprost? Sufit. Masz tam jakąś lampę na suficie? Mam. Dobrze. Danusiu, przyjrzyj się. Wybierz sobie jakiś fragment, taki prosty, łatwy do zapamiętania. Coś bardzo łatwego i prostego. Masz tam na suficie? No, mam. Jest ciemno w pokoju. Jest taki półmrok. Dobrze. Tak, wybierz sobie taki element, który jest w miarę widoczny. Tam się nie przejmuj. To jest tylko zabawa, synchronizacja. Tu będziemy zajmowali się najpierw jakby taką synchronizacją ciebie, przygotowaniem, bo ja ci muszę wytłumaczyć wiele rzeczy, żebyś wiedziała, o co chodzi. Mhm. Chodzi o to, że ta cała sesja to nic innego będzie jak zabawa wyobraźni. Ty tu będziesz leżała, zrelaksowana, będziesz miała w pełni świadomość, wszystko, tu się nic nie wydarzy bez twojej zgody i wiedzy. Możesz spokojnie se leżeć, zaufaj samej sobie. Jesteś naprawdę w bardzo dobrym czasie, w dobrym miejscu i tylko chodzi o zabawę. A zabawa jest wyobraźnie. Co to znaczy wyobraźnie? To znaczy, że jak opowiadasz komuś, na przykład, że byłaś w sklepie, widziałaś jakieś ciuchy, buty albo na zakupach i opowiadasz temu komuś, to gdzieś tam wyobraźnie widzisz, jakbyś to w danej chwili robiła. I to chodzi o taką wyobraźnię. Nie będziesz widziała nic przez oczy fizyczne, bo one będą zamknięte. Rozumiesz? To będzie tylko wyobraźnia, więc już wiesz, o jaką zabawę chodzi, więc nie musisz mi tłumaczyć co chwilę, ale wiesz, ja nie widzę, ja tylko se wyobrażam. To już ustaliliśmy, że to będzie tylko wyobraźnia. Jak ja ci powiem, co widzisz w wyobraźni, to ty mi mówisz, co ci wyobraźnia pokazuje i to jest wszystko. Rozumiesz? Okej. To jest taka zabawa. I wrzuć naprawdę na luz, bo chodzi o to, że ja i tak najpierw nie wiadomo, czy zrobimy dzisiaj tą sesję, czy nie, ale muszę cię synchronizować, muszę cię przeprowadzić, muszę tutaj wiele rzeczy zrobić, których jest bardzo ważnych, istotnych, żeby ta sesja się taka naprawdę odbyła. Rozumiesz? Tak. No więc teraz zaczynamy. W takim razie teraz przyglądasz się przy otwartych oczach bardzo wyraźnie temu elementowi, na który patrzysz. I tak jak na niego patrzysz, zapamiętaj sobie go. Ze szczegółami, ze wszystkim. Przy szeroko otwartych oczach, gdy patrzysz na ten element, to oczy się przyzwyczajają i będziesz widziała coraz lepiej, bo to jest normalna rzecz. I teraz, jak się patrzysz na ten element, zapamiętujesz sobie go, bo patrzysz na niego, teraz robisz mu zdjęcie, wyobraźnie to, jakbyś oczami mu zrobiła zdjęcie. Robisz zdjęcie, zamykasz oczy i wyobrażasz sobie, że patrzysz na to, tak jak patrzyłeś przed chwileczką. Widzisz tak samo czy inaczej? No, takie zamglone, ale... Dobrze, otwórz jeszcze raz oczy i teraz znowu się przyjrzyj, jeszcze bardziej, jeszcze lepiej zapamiętaj, bo właśnie na tym polega zabawa w synchronizację, że tak naprawdę powinnaś widzieć normalnie i przy otwartych, i przy zamkniętych oczach, bo ty i tak odwołujesz się do wyobraźni.
Rozumiesz? Więc teraz patrzysz się na ten element znowu, przyglądasz mu się jeszcze bardziej, robisz mu to zdjęcie, zamykasz oczy i powiedz, teraz widzisz wyraźniej niż wcześniej, czy tak samo? Wyraźniej. Dobrze, teraz otwórz jeszcze raz oczy i jeszcze bardziej się przyjrzyj. Ale tak naprawdę super dokładnie, bo wiesz co, Danusiu, ja później zapytam cię o pewien element tego elementu, w który ty patrzysz. A ponieważ nie wiesz, o co zapytam, więc teraz wytęż wzrok i przyjrzyj się bardzo dokładnie, zrobisz bardzo dokładne zdjęcie, bo jak później ja cię zapytam, to ty z wyobraźni mi powiesz o tym elemencie. To będzie tak, jakbyś patrzyła na zdjęcie i powiedziała, tak, to jest to i to, dobra? Teraz patrzysz się bardzo wyraźnie, przyglądasz temu elementowi ze wszystkimi szczegółami, teraz robisz mu zdjęcie, teraz zamykasz oczy i trzymaj ten obraz przed oczami, żeby nawet na ułamek sekundy nie zniknął, a ja całą twoją świadomość przenoszę na twoje pięty, łydki, kolana, uda, brzuch, plecy od kości ogonowej aż do podstawy czaszki, teraz na twoją klatkę piersiową, a teraz na twoje serduszko. Teraz się tak skup, Danusiu, bardzo na swoim serduszku i powiedz mi, jak ono pracuje. Wolno, szybko, równo, nierówno. Chodzi o to, że tu chodzi mi o takie subtelne odczucia. Tak spokojnie, jakby odczuj to wszystko. I powiedz, jak ono pracuje. Spokojnie, równo. Dobrze. A powiedz mi, jak tak się mu przyglądasz, przysłuchujesz, to widzisz go jako mięsień, taki żywy, pracujący, czy jakoś inaczej? Nie jako mięsień, jako wyobrażenie takiego serduszka czerwonego, tak jak są poduszeczki. To rozumiem. Dobrze, Danusiu, teraz wyobraźnię, weź sobie w dwie dłonie to serduszko, które tam wyobraźnia ci pokazuje, bierzesz w dwie dłonie, przytul do siebie, pocałuj go i powiedz, kocham cię moje serduszko, na głos. Kocham cię moje serduszko. Co ono odpowiedziało? Jaka taka pierwsza myśl ci przyszła do głowy? Nic. A uśmiechnęło się, albo zadrżało, albo coś, czy absolutnie nic? Nic. Dobrze, teraz połóż go z powrotem na miejsce i... Wyobraźni, kładziesz go z powrotem do klatki piersiowej, wkładasz z powrotem na miejsce i przyglądaj się jemu i odczuwaj go, tak? A ja będę liczył do pięciu, ono z każdą cyferką będzie zwalniać coraz bardziej. Ty będziesz czuła, jak ono z każdą cyferką zwalnia jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Na pięć ono zaśnie, a ty poczujesz taki stan błogości, absolutnej ciszy. I teraz wsłuchaj się w niego. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ono zasypia, wchodzi w jeszcze głębszy sen, w jeszcze głębszy i jeszcze głębszy. A ty czujesz taki stan błogości, takiego spokoju, ciszy, lekkości. Teraz ten stan rozchodzi się na całe twoje ciało. I całe twoje ciało jest zrelaksowane. I teraz czujesz taką lekkość. Jesteś lżejsza od powietrza. Teraz zaczynasz się lekko unosić i tak się kołyszesz w lewo, w prawo. Jakbyś była w kołysce, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. A ponieważ jesteś lżejsza od powietrza, to się unosisz coraz wyżej i tak się cały czas twoje ciało buja, kołysze. Jesteś pod sufitem, dotykasz palcami swojego sufitu, on jest twardy, a teraz wchodzisz w sufit i przechodzisz przez niego i przez wszystko, co jest nad tobą, jesteś nad dachem. 5 metrów nad dachem domu, w którym mieszkasz. I teraz popatrz się na ten dach i powiedz mi, czy ten dach jest szczelisty, czy płaski. Pierwsze wrażenie. Płaski. Płaski, dobrze. Teraz unoszę cię jeszcze wyżej, jeszcze, a teraz porywa cię taka specjalna moc i z ogromną prędkością pędzisz w stronę chmur i jesteś pod chmurami.
Głową dotykasz do chmur, chmury są mięciutkie, delikatne, przyjemne, ale nie chcą cię przepuścić i ty widzisz jak taki sopelek, tak sobie dyndasz. Pod tymi chmurkami patrzysz na swój dom, tam, w którym mieszkasz, na całą okolicę. Rozpoznajesz wszystko? Tak. Dobrze. Teraz chmury się otwierają, ty wchodzisz do środka do chmur i pod stopami się zamykają. Nic nie widzisz, tylko chmurę od środka. Rozejrzyj się, Danusiu, dookoła i powiedz mi, czy ona jest biała, jest taka bielutka, czy jakaś siwa, szara, czy jakaś inna. Pierwsze wrażenie. Biało-szara. Biało-szara, dobrze. Teraz patrzysz się, a nad głową otwiera się chmura i widzisz niebo. Niebiesiutkie, czyste, piękne niebo. Tak niebieskie, jakiego nigdy nie widziałaś. Wychodzisz nad te chmury, a chmury się pod stopami zamykają. Stoisz bosymi stopami na chmurach. Dookoła ciebie są chmury, a nad tobą jest niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie? Bezkresna. Dobrze, a powiedz, po której stronie ciebie jest słoneczko? Nie widzę. Dobrze, a powiedz mi, czy niebo jest tu rzeczywiście niebiesiutkie, czyste, ładne, czy jest takie jak z ziemi? Niebiesiutkie. Widziałaś już kiedyś takie niebo, czy pierwszy raz? Widziałam. Widziałaś, dobrze. W takim razie teraz pobiegaj, Danusiu, wyobraźni po tych chmurkach. Poskacz, pokaturlaj się, tak jak małe dziecko. Możesz tu takiego nura w te chmury dawać, rozumiesz? Wyskakiwać. Możesz tu robić, co chcesz. To jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Tutaj sobie nie zrobisz żadnej krzywdy. Ja chcę, żebyś tak na full tutaj pobawiła się, poskakała, poćwiczyła, nie wiem, tańczyła. Możesz robić, co chcesz. Co pomyślisz, to się będzie działo. Chcę, żebyś poczuła to i zaczęła się bawić. Przejęła kreację. I powiedz mi, czy dzieje się tak, jak myślisz, jak chcesz? Co robisz? No, czy ja sobie to wyobrażam, ale nie czuję tego. Nie musisz czuć. Wyobrażaj sobie, że skaczesz, chodzisz i powiedz, czy tak się dzieje. To jest ważne. Nie doszukuj się niczego więcej niż to, co się dzieje, bo to jest tylko zabawa. Powiedz mi, skaczesz, chodzisz, fruwasz, tańczysz. Tak. Zacznij tańczyć, tak szaleć. I powiedz mi, czy ta para wodna tych chmur, czy ona się tak owija dookoła ciebie i też z tobą wiruje, czy jakoś jest inaczej? Tak pod stopami się kotłuje. Dobrze. Pobiegaj, poskacz, daj takiego nura w tą chmurę, wyskocz z drugiej strony i powiedz, czy to jest fajna zabawa, tak sobie szaleć i niczego się nie bać. Chodzi o zabawę. Fajna. Fajna. To teraz podskakujesz do góry i już latasz w powietrzu. Lecisz jak ptaszek, w lewo, w prawo, wyżej, niżej, robisz fikołki, piruety. Powiedz mi, co było fajniejsze, bieganie po chmurach, czy teraz latanie jest w powietrzu fajniejsze? Chodzi o takie zwykłe porównanie. Co sprawia ci więcej? Powietrzu. To latanie, tak? A powiedz, co ci to daje takie, jak latasz, to co czujesz? Odczucie. Wolność. Wolność. Brakowało ci tej wolności? Zawsze. Zawsze. Słuchaj, teraz jesteś orłem, który ma 5-metrowe skrzydła. Wiatr cię unosi, ciepłe powietrze, i ty zbijasz się coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Jesteś bardzo wysoko, prawie pod gwiazdami. Powiedz, jakie to uczucie, tak latać i gdzieś tam wszystko jest poza tobą. Piękne. To jest dopiero, nie? Wolność, swoboda. Absolutna wolność. Czułaś już kiedyś taką wolność? Kiedyś robiłam takie medytacje właśnie z takim fruwaniem. Tak. I raz mi się przyśnił, że fruwałam. To było coś fantastycznego. No, ja w dzieciństwie to miałem non-stop. Później jak zacząłem być już dorosły, zacząłem latać za pracą, za budowami, za tym, za tamtym. To wszystko gdzieś zginęło po drodze. Utraciłem najlepsze czasy, ale nic. Nigdy nie jest za późno na powrót. Dobrze, tak. Danusiu, ja chcę, żebyś teraz złożyła skrzydła i z ogromną prędkością leciała w dół, przebiła przez chmury
i 5 metrów nad domem, w którym mieszkasz, rozłożyła skrzydła i się zatrzymała. Jest tak? Tak. A teraz startujesz do góry z ogromną prędkością i znowu jesteś pod prawie nocnym niebem. Nad tobą są gwiazdy, ciemne niebo, na dole widzisz całą kulę ziemską. I sobie tak szybujesz, latasz, jesteś wolna, radosna, spokojna, jest cudownie. Powoli teraz tak robisz taką spiralę, lecisz coraz niżej i znowu lądujesz na tych chmurach i zamieniasz się w siebie i już jesteś znowu sobą, jesteś znowu Danusią, kobietą. Powiedz, jak się czujesz, jak wyglądasz na tych chmurach. Takie zwykłe rzeczy. No, taka jestem rozluźniona, swobodna. Dobrze. W takim razie znowu teraz unosisz się i zaczynasz znowu sobie latać. I latasz się tak spokojnie już teraz, przyglądasz się wszystkiemu, bardziej odczuwasz, że lecisz w powietrzu, że jest ten luz, swoboda i tam w oddali widzisz najwyższą górę świata. Ona wystaje ponad chmury, jest cała ośnieżona, tu są wieczne śniegi, bo to jest najwyższa góra świata. Sam czubeczek tej góry jest równo ścięty jak stół i ten placyk jest wielkości stołu, takiego okrągłego. I ty teraz lecisz tam bardzo wysoko, wysoko, a teraz lądujesz na szczycie tej góry i tak jak powiedziałem, stajesz bosymi stopami na tym placyku, dookoła ciebie są zbocza ośnieżone, tam bardzo, bardzo nisko na dole są chmurki, po których niedawno biegałaś, nad tobą jest niebo, słoneczko, rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. Czy taka sama, jak na chmurach wystałaś, czy tu jest większa? Większa. Większa. Dobrze. Powiedz mi, czy ten śnieg tam na tych zboczach tej góry, to on jest taki bielutki, lśniący, najbieluchniejszy, czy on jest jakiś brudny, szary, jakiś inny? Nie, biały. Bielutki. Weź, nabierz go wyobraźni w ręce i powiedz mi, czy on jest sypki, taki, wiesz, jak w dzieciństwie był zmrożony. Czy on jest jakiś mokry, oblodzony, zlodzony? Jaki on jest? Sypki. Sypki. Weź teraz tak w górę go wyrzuć, żeby się rozsypał. Pewnie w dzieciństwie robiłaś coś takiego, bo ja coś robiłem, a jesteśmy w podobnym wieku. Zbierałem śnieg taki sypki, gdzie było minus 15 i on wtedy był taki no jak pył. I jak rzucałem w górę pod słońce, on się mienił tak pięknie. Rzuć teraz i powiedz, czy tak się dzieje, czy jest inaczej. Tak, i szkieleczki mienią się. Robiłaś tak w dzieciństwie, czy nie? Tak. I to jest to samo, czy jest lepiej tu? To jest czyściejszy, lepszy. Czyściejszy, lepszy. Dobrze. Danusiu, ty stoisz na tej górze i tu są bardzo silne wiatry. Tu są tak silne wiatry, że wszystko, co napotykają, porywają, zamieniają w pył. A jeszcze zwiększam ich prędkość do 100 tysięcy biliardów kilometrów na ułamek sekundy z prędkością ponadświetlną. I te wiatry zrywają z ciebie całe twoje ubranie, a ty tu stoisz nago. One to ubranie zamieniają w pył i robią taką chmurkę pyłu za tobą. Powiedz mi, jak się czujesz nago? Dziwnie. Jak myślisz, można cię bardziej rozebrać, czy nie? No już nic nie mam. Nie można, to teraz patrz. Teraz te wiatry zrywają z ciebie całą skórę i ty widzisz wszystkie mięśnie na wierzchu, bez skóry. Teraz zrywają z ciebie wszystkie mięśnie, wszystkie twoje ciała, wszystkie twoje zmysły, wszystkie twoje organy. Absolutnie wszystko zdzierają z ciebie, zamieniają to w pył, a ty tu stoisz jako szkielet. Czysty, biały szkielet. Powiedz mi, jak wyglądasz jako czysty, biały szkielet? Śmiesznie, zabawnie czy jakoś inaczej? Śmiesznie. A poskacz, poruszaj rączkami, nóżkami, szczęką i powiedz, jak to, klekocze, tarkocze? Tak. Kiedy się widziałaś ostatnio jako szkieleciorek? No chyba nigdy. Chyba nigdy. Chcesz tak zostać jako szkieleciorek, czy chcesz, żeby ci to zniszczyć?
A niech idzie w cholerę. Dobra, w takim razie wiatry porywają ten szkieletorek i wszystko, co ciebie stanowiło, ale absolutnie wszystko. Z myślami, kształtami, emocjami, chorobami, pierdołami, dyrdymałami, ze wszystkim teraz te wiatry zabierają, zamieniają to w pył, dołączają do tej chmury. Ja teraz biorę tą chmurkę po ubraniu, dołączam do tej wielkiej. Wszystko jest teraz w tej chmurze. Od momentu, jak powstałaś jako istnienie do chwili obecnej i od chwili obecnej w nieskończoność nieskończoności, dopóki będziesz, wszystko jest tutaj w tej chmurze, ale absolutnie wszystko. Twoje karmy, kary, winy, klątwy, byty, choroby, pierdoły, dyrdymały, absolutnie wszystko. Teraz tą chmurę uderza potężny piorun i żywym ogniem to wszystko spala z całą zawartością, to znika, nie ma, nie było i nigdy nie będzie. A ty jesteś od tego na wieki wolna. Powiedz, co poczułaś w związku z tym, jak się czujesz? Nie widzę siebie. To znaczy, co, umarłaś? Nie, ale... jest pusto na tej górze. Nic dobrze, a powiedz mi, z jakiego punktu widzisz tą górę? Dlatego była nad nią. Czyli ty widzisz, tylko siebie nie widzisz, tak? Tak. Czy to znaczy, że pierwszy raz doświadczasz takiej prawdy o sobie, że jesteś istnieniem, a nie wyobrażeniem? No. Zdajesz sobie z tego sprawę, że całe życie myślałeś, że jesteś człowiekiem i myślałeś, że całe twoje jestestwo to jest ciało. Już słyszałeś nieraz pewnie, że wszystko jest iluzją. Tyle ludzi teraz gada o tym, iluzja, wszystko iluzja. A tak naprawdę tylko gadają. Ale ty tego teraz doświadczasz. Ja zniszczyłem całą twoją iluzję. Ale ciebie nie można zniszczyć, bo ty jesteś istnieniem wiecznym, które nie podlega ani śmierci, ani karom, ani winom, niczemu. Ale za to twoja iluzja podlega wszystkiemu temu, w co wierzysz. I to jest cała prawda, którą się dzisiaj dowiadujesz o sobie. I co ty na to? No. Co ty o tym myślisz wszystkim? Bałaś się śmierci do tej pory? Tak. Ale popatrz. Ja spaliłem wszystko, zniszczyłem wszystko, a ty dalej jesteś. Nie widzisz siebie, nie widzisz swoich wyobrażeń, ale wiesz, że jesteś. Masz umysł, widzisz, słyszysz, czujesz. Tylko tyle, że jesteś istnieniem. To jest cała prawda o tobie. I z tej pozycji, powiedz mi, z tego punktu, kim, czym teraz jesteś, powiedz mi, jakie ma znaczenie całe twoje życie i to wszystko, co ty napisałaś w tych mailach, co chciałaś uzdrawiać i naprawić, jakie ma to znaczenie? Nie wiem. Chyba żadne. Rozumiesz teraz, do czego zmierzamy? Że na przyknięcie palcami z tego, czego chciałaś się uwolnić, wszystko znikło i niczego nie ma i nic nie trzeba robić. Powiedz mi, nie jest to cudowne, że ciach i nie ma nic. Jak się czujesz teraz jako istota, jako wolna, absolutnie, bez karmy, bez niczego, wszystko spaliłem, nie ma nic, twoich karmy, obciążeń, niczego nie ma, jesteś tylko ty jako czyste istnienie, wolna, szczęśliwa, radosna i zdrowa. Płakać mi się. I bardzo dobrze, powinnaś płakać, że dałaś się tak wkręcić w iluzję. Rozumiesz? Dałaś się wkręcić w te wszystkie pierdoły, wierzenia. Te wszystkie prawdy jakieś, czego to ci głupcy nie nawymyślali, od dzieciństwa cię faszerowali tym, co jest prawdą, co wolno, co nie wolno. Masz teraz najlepszy dowód, co z tego było wszystkiego prawdą. Jedynie ty jesteś prawdą, a to reszta to wszystko są pierdoły i dyrdymały. Jest tak? Tak, ale mam mętlik taki w głowie. A ja się nie dziwię, Danusiu, jeżeli pierwszy raz doświadczasz takiego czegoś, to ja ci się nie dziwię, że ty masz mętlik w głowie. Słuchaj, te wszystkie programy, te wszystkie ważności, one same wariują z tego wszystkiego.
Mówią, to jak, to nas nie było, przecież myśmy byli, myśmy coś chcieli. Piotruś, ja teraz przenoszę cię w przestrzeń Danusi. Danusia jest czystym istnieniem, ja ją odłączam teraz całkowicie. Przenoszę tam, gdzie jest jej czysta świadomość, nic więcej. A ty weź teraz, zwiń całą jej karmę, myślokształty, wszystkie byty, klątwy, kary, winy, wyobrażenia. Absolutnie cały ten motłoch tych wszystkich rzeczy, którymi była uwikłana i obciążona. Zabierz to wszystko z emocjami, ze wszystkim, powiązaniami, połączeniami, korzeniami. Całą zawartość. Zanosisz teraz do słoneczka. Centralne słoneczko to zjada i żywym ogniem spala całą zawartość, to znika. Nie ma, nie było i nigdy nie będzie. A Danusia jest czysta od tego. Ja teraz chwytam jej umysł, wyrywam cały umysł z powiązaniami, połączeniami, z tymi wszystkimi prawdami i tym wszystkim i trzymam go w dwóch rękach bardzo mocno. Danusiu, powiedz, co z ciebie wyrwałem, jak wygląda twój umysł? Gąbka. Chcesz się go pozbyć na zawsze i sama decydować o sobie? Dobrze, teraz patrzysz, ja zanoszę do centralnego słoneczka, centralne słoneczko swoimi rączkami go zbierze do buzi, zjada z całą zawartością, spala, to wszystko znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie, a ty w tej chwili sama byś decydowała o sobie, a nie jakiś umysł, jakieś wyobrażenie. Powiedz mi, jak się czujesz i czy czujesz pustkę w głowie? Dziwnie się czuję. Jakby mi nie było. Czy miałaś kiedykolwiek taką pustkę w głowie, czy pierwszy raz? Pierwszy. Fajne to uczucie? Tak. Dobrze, ja teraz będę liczył od 1 do 10. Podążaj za każdą cyferką i z każdą cyferką będziesz wchodziła coraz głębiej w ten stan. Coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej. Aż staniesz się tym stanem, a ten stan stanie się tobą. I od tej chwili będziesz absolutnie wolna. Będziesz odczuwać tak, będziesz czuła tak i będziesz zawsze miała takie cudowne odczucie wolności, ciszy i spokoju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wchodzisz jeszcze głębiej i jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Ja teraz policzę do 5 i ty będziesz z każdą cyferką powiększać się. Coraz bardziej na 5 staniesz się bardzo wielka i na 5 nastąpi wybuch. Rozsypiesz się w drobny pył i z ogromną prędkością będziesz się rozlatywać we wszystkie strony i będziesz przekraczać wszystkie swoje ograniczenia, wszystkie blokady, wszystkie jakieś tam prawa i tak dalej, te wszystkie dyrdymały. 1, 2, 3, 4, 5. I leć. Piotruś, ja teraz przenoszę ciebie na najwyższy poziom czystej świadomości, Danusi. I teraz od najwyższej, od najczystszej świadomości do najniższej sprawczej jest przepływ energii, informacji. Sprawdzaj wszystkie poziomy. Jeżeli są gdzieś blokady, przerwy, naprawiaj, uzdrawiaj, tak żeby było idealnie. Powiedz, Danusiu, gdzie jesteś, jak się czujesz, co widzisz, co słyszysz i o czym myślisz. Jestem tu na weselce. Tak. Ciągle mam z tyłu głowy myśl. Tak. Że to jest niemożliwe, żebym była tak wyczyszczona, że to... No, ktoś cię chce okłamać. Piotruś, zobacz, co to jest tam z tyłu głowy. Co się tam ukryło i próbuje jeszcze robić zamęt. Co to jest?
jakiś taki... Robal? Jakiś robal. Dobrze. Chcesz, Danusiu, żeby to spalić żywym ogniem i żeby to nie istniało, żebyś ty już była całkowicie wolna od tego? Dobrze. Piotruś, weź tego robala z całą zawartością, powiązaniami, połączeniami. Wyciągasz teraz ze wszystkim. Z korzeniami aż do samych początków jego źródeł. Wszystko wyciągasz, zanosisz do słoneczka, słoneczko bierze, zjada żywym ogniem całą zawartość, spala i to znika. Nie ma, nie było i nigdy nie będzie. Danusia jest od tego wolna. Przejrzyj teraz, czy coś jeszcze w jej przestrzeni jest, czy już nie ma. Ja teraz daję ci okulary prawdy. Specjalne, przy którym nic ani nic się nie może ukryć, zwiększam ich moc w nieskończoność nieskończoności. Wynajdź wszystko, co może być tylko. I wszystko bierzesz, chwytasz i mów, co znalazłeś. Jest coś, czy nie? Mam takie... Zwiększą twoją moc. Jesteś tysiąckrotnie bardziej mocniejszy, lepiej widzisz niż to coś. Nikt, a nic się nie może ukryć. W całej przestrzeni, Danuś. By ty klątwy, kary, winy, pieczęci, umowy, śluby, jakieś zobowiązania, przyrzeczenia, absolutnie karmiczne długie, czy coś, absolutnie wszystko. Jest coś tam, czy nie ma nic? Zabieraj wszystko. Pozbieraj, wyczyść wszystko dokładnie. Całkowicie. Nic, a nic nie może zostać. Najmniejszy ślad nawet. U nas jest wszystko możliwe. Bo my to po prostu robimy. To nie jest wiara. To jest po prostu wykonanie czyszczenia. Dobrze, zanoszę to do słoneczka, słoneczko spala żywym ogniem, ostatecznie to wszystko znika, nie ma i nigdy tego nie będzie. I nigdy tego nie było. Danusiu, powiedz mi, jak się teraz czujesz? Mam cały czas taką myśl, że u wszystkich to czyszczenie to jest super, tylko u mnie nie. Dobrze, zobacz, Piotruś, skąd pochodzi ta myśl teraz? Dokładnie ta myśl, o której tutaj mówi Danusia. Gdzie ona się umiejscowiła? Gdzie to jest? Skąd to pochodzi? Z głowy. Dobrze. Danusia, ja mam taki pomysł, żeby wymienić ci głowę. Chcesz? Bardzo. Dobrze. W takim razie teraz odpinam ci głowę i ty widzisz, jak głowę zabieram, stawiam na blacie przed taką szybą. Teraz biorę z apteki drugą głowę, czystą, stawiam po drugiej stronie szyby. Jak oni się zaprzyjaźnią, te dwie głowy, to mi powiedz. Dobrze, teraz biorę starą głowę z tymi programami, z tym wszystkim. Pożegnaj się z nią, powiedz jej, że jej dziękujesz za to, że była, ale już ją nie chcesz, nie potrzebujesz. Chcesz być wolna, radosna, szczęśliwa i żyć po swoje. Powiedz jej tak. Dziękuję ci, moja głowo. Pełniłaś twoją rolę do tej pory, a teraz ja już chcę być wolna i żyć bez jakichkolwiek ograniczeń. Dobrze. Teraz widzisz, ja zanoszę do słoneczka. Słoneczko ją przejmuje, tą głowę, zjada żywym ogniem, spala z całą zawartością, z tymi myślami, z tym wszystkim, to znika, nie ma, nie było i nigdy nie będzie. Biorę teraz nową głowę, czystą, bez żadnych programów, bez myśli. Przykładam do szyi, podłączam meridiany, podłączam cały system zmysłu, wszystkiego i już puszczam energię nadi. Cała głowa łączy się z całością. I już wszystko funkcjonuje. Sprawdź. Poruszaj w lewo, w prawo, otwórz oczka, uszka. Poruszaj główką, powiedz, czy jest wszystko okej. Okay. Jak? Wszystko jest okej? Okay, także główka jest. Jakieś masz myśli, czy już nie ma? W tym momencie nie ma. No już, znaczy się uwolniłaś od tego wszystkiego. Powiedz, jakie to uczucie być
czystą i wolną. No buzia mi się uśmiecha. No i tak powinno być. Życie jest piękne, bo życie to iluzja. A jeżeli to jest iluzja, to należy się bawić tą iluzją, radować, cieszyć, sprawiać sobie przyjemności, radości. Rozumiesz? Nie ograniczaj się przed niczym, bo to jest tylko iluzja, to jest tylko życie, które trwa krótko i szkoda czasu na marnowanie takiego doświadczenia, w które przyszłaś po to, żeby się bawić, doświadczać. Ja myślę, że w tej sesji też nie tylko, że zrobiłaś dla siebie wielki krok do przodu, ale i tutaj pewne narzędzia dostajesz, jak się bawić, bo możesz to wykorzystywać, możesz się bawić, możesz wszystko. Rozumiesz? Bawić, naprawiać, uzdrawiać, tworzyć, tu możesz wszystko. Ty nie różnisz się niczym ode mnie teraz, bo jesteś świadoma. Różniłaś się przed sesją, bo miałaś inne wyobrażenia, fałszywe wyobrażenia, które cię bardziej jakby gnębiły, bardziej ci gdzieś usadowiały w jakimś koszu ze śmiećmi albo czymś tam, jakimiś pierdołami dywnymałami. Jesteś wolną, czystą istotą, która nie podlega śmierci, karom, niczemu, czego dzisiaj doświadczyłaś. Jesteś istnieniem. I jak wchodzisz w ciało, jesteś kobietą. Jak wchodzisz w drzewo, jesteś drzewem. Jak wejdziesz, nie wiem, w żabę, będziesz żabą. A jak wodę, będziesz wodą, a jak powietrze, będziesz powietrzem. To jest tylko doświadczenie. Trzeba o tym pamiętać i to znać. Ja teraz, Danusiu, przenoszę cię na środek łąki. I środek lata, samo południe, świeci słoneczko, jest piękne, czyste niebo. Dookoła ciebie są kwiaty, drzewa, wszystko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, czy już byłaś na tym łące, czy jesteś pierwszy raz? Pierwsze wrażenie. Na tej pierwszy raz. Pierwszy raz. Twoją łąkę, na którą się czasem wybieram. Teraz jesteś pierwszy raz. Ja tu policzę do trzech i ta łąka zamieni się w czerwone maki. 1, 2, 3. Dookoła ciebie są tylko czerwone maki. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, czy widziałaś tak dużo czerwonych maków w jednym miejscu, czy pierwszy raz? Pierwszy raz. Pierwszy raz. A teraz policzę do trzech i zamienię tą łąkę w żółte tulipany. 1, 2, 3. Powiedz mi, widziałaś tyle żółtych tulipanów, czy pierwszy raz? Pierwszy raz. A teraz fiołki niebieskie, teraz białe konwalie, a teraz stokrotki białe, a teraz słoneczniki. Fajna zabawa? Mhm. A teraz, Danusiu, pobaw się sama. Pomyśl, w co się ma zamienić ta łąka, jakie to kwiaty mają być. Wymyśl sobie tak, jak ty lubisz i powiedz, czy tak jest. Ja uwielbiam maki. I są maki? Tak. Chodzi o to, że w twoim życiu zawsze dzieje się tak, jak ty chcesz. Zawsze. Tylko ty nie zawsze jesteś świadoma tego, że ty tą kreację wypuściłaś. Dlatego dzisiaj przyszłaś tutaj, żeby odzyskać świadomość. Ja uważam, że ją odzyskałaś. A czy ty będziesz z tego korzystać, czy nie, to już jest twoja sprawa. Jeżeli ty będziesz się zastanawiać, czy to możliwe, czy niemożliwe, a nie będziesz się bawić, wrócisz do tego starego nocnika. Dalej czymś tam będziesz. Danusiu, chodzi o to, żebyś nie zmarnowała tej sesji. Naprawdę, bo to jest bardzo ważne. Pamiętaj, ty czego chcesz, to dostajesz. Ale jak czegoś chcesz nieświadomie, to ponosisz konsekwencje tego. Więc nie pozwól sobie na to, żebyś robiła coś nieświadomie, żebyś prosiła kogoś o coś albo komuś, żebyś wierzyła, że ktoś ci coś da, bo nikt ci niczego nie da, bo nie ma nikogo ani niczego. Jesteś tylko ty i twoje wyobrażenia. Cały ten świat, który ciebie otacza dookoła, on jest wymyślony przez ciebie, ale ty o tym zapomniałaś. Tak mocno uwierzyłaś w to, że on jest prawdziwy, że on zaczął być twoim ciężarem. Rozumiesz? To jest taki paradoks. Tak, bo ja mam tą wiedzę taką właśnie, o czym ty teraz mówisz, ale równocześnie czuję ciężar tej rzeczywistości. Ona mnie przytłacza. Dlatego, że podchodzisz do niej bardzo materialnie. Rozumiesz? Mhm.
Za bardzo się z nią utożsamiasz. Ona po prostu jest, bo ma ci służyć, ale ty nie przywiązuj do tego wagi. Rozumiesz? Dlatego, że jeżeli słuchasz kogoś i ktoś będzie mówił o jakiejś teorii, a ty wejdziesz w tą teorię, to ta teoria tylko cię obciąży, tylko ci zrobi jeszcze większe kuku. Rozumiesz? Niczego nie zyskasz. Poza tobą nie ma żadnej innej prawdy. To wszystko to są pierdoły i dyrdymały. Rozumiesz? Tylko ty jesteś jedyną prawdą. Wszystko, co jest poza tobą, jest iluzją. To jest takie ważne, żebyś właśnie korzystała ze swojej prawdy, z tego, kim, czym jesteś. Ja teraz przenoszę cię z tej łąki na środek oceanu. Stoisz na środku oceanu. Dookoła ciebie jest woda, nad tobą niebo, słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie, jak stoisz na tej wodzie. Nic nie ma, tylko woda. Dobrze. Teraz zanurzam cię pod tą wodę. Dokładnie jesteś 5 metrów pod lustrem wody. Widzisz wodę, jej czystość, przejrzystość krystaliczną. Widzisz dno, widzisz piasek. Na najgłębszym dnie widzisz piaseczek, kamyczki, różne muszle, różne rzeczy. Widzisz też promienie słońca, jak wchodzą do wody, jak się załamują w niej, jak migocą. Powiedz, jakie to odczucie, jaki to obraz? Piękne. Czy już kiedyś postrzegałaś tak wodę od spodu, czy pierwszy raz? Czy pływałam kiedyś taką fajką do oddychania, to tak troszeczkę pod wodą byłam. Aha. A jakie to uczucie teraz, tak swobodnie być i tak oglądać, całą przestrzeń patrzeć i odczuwać to wszystko? Weź tak ręce rozłóż i tak poruszaj. Czujesz, jaki opór wody jest? Nie ma. Nie ma, widzisz. A powiedz mi, jak ci się oddycha pod wodą? Lekko, łatwo i przyjemnie, czy jakoś inaczej? Normalnie. Normalnie. Widzisz? Chodzi o to, że jak się nie boisz, to nic ci nie przeszkadza. Jak nie ma w tobie lęku i strachu, wtedy możesz i latać, i pływać, i chodzić po wodzie, i po chmurkach biegać. Nic się nie dzieje, bo taka jest prawda. Rozumiesz? Jesteś istnieniem, które nie podlega żadnym prawom. I słuchaj, jest każdym człowiekiem tak, tylko że ludzie uwierzyli w jakieś pierdoły, że po wodzie się nie chodzi, pod wodą się nie oddycha, że nie fruwa się w powietrzu, nie chodzi się po chmurach i tak dalej, i tak dalej. Nawymyślali sobie, co jest możliwe, co niemożliwe. I ponoć w Biblii pisze, że Jezus kiedyś powiedział do któregoś tam ze swoich uczni: przejdź po wodzie. A on zaczął iść, zaczął tonąć i mówić: człowieku, jakiej ty małej wiary jesteś. To właśnie o tym mówił. Musisz wiedzieć, że jesteś istnieniem i niczemu nie podlegasz. I wtedy możesz robić, co chcesz. Dzieje się wtedy według twoich słów. A jeżeli jest tobie lęk, strach, to nie dzieje się według twoich słów, tylko lęku i strachu. Rozumiesz? Mhm. Proste? Proste. Lęk i strach był motorem całego mojego życia. Dlatego dzisiaj to wszystko zostało oczyszczone. I to, co ty napisałaś, nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Rozumiesz? Bo byśmy się zapętlili. Dlatego zastosowałem tu taką sztuczkę, żeby po prostu oczyścić cię całkowicie. Wywalić to wszystko. To nie ma znaczenia, czy to jest mniejsza kupa, czy większa. Nie ma. To wszystko jest kupa, więc wszystko wywaliłem. Wszystko po to, żebyś mogła złapać oddech, żebyś poczuła się zdrowa, silna i od nowa zaczęła funkcjonować w pełni świadomo. Tylko, Danusiu, jest jedno ale. Nie możesz nikomu o tym mówić, bo nikt cię nie zrozumie, co doświadczyłaś. Zaczną się z ciebie wyśmiewać, podważać, zaczną głupoty gadać. Nikomu tego nie mów. Oni sami muszą mieć dupę skopaną, żeby kiedyś do tego dojść, doświadczyć i zrozumieć. Rozumiesz? Zawsze szukaj sobie ludzi takich, jaka ty jesteś. Z którymi się rozumiesz, możesz porozmawiać. Mam jedną taką przyjaciółkę. Właśnie chciałam zapytać, kim ona dla mnie jest? To jest jakaś moja bliźniacza dusza, nie mam pojęcia. To wygląda coś takiego, jakby to była twoja, tak nazwę to,
ziemsko, jakby to twoja jakaś siostra była, ale z tych gorszych pokładów jest gorszych, to żebyśmy się dobrze zrozumieli, z tych takich bardziej obciążonych ona jest, rozumiesz? I myślę, że przez rozmowy, przez takie różne rzeczy, ona też wróci, bo wyście byli na tym samym poziomie, ale teraz, jak ty się oczyściłaś i wyskoczyłaś do góry, może być różnica, więc ona przebywając, rozmawiając z tobą, będzie bardzo szybko jakby też wznosić się razem z tobą, tylko niczego nie rób na siłę, rozumiesz? Nie doktrynuj ją, tylko opowiadaj o tym, co doświadczyłaś, jak, co i ona będzie w ten sposób wzrastała, bo chodzi o to, że ona tak samo potrzebuje takiej pomocy, tak samo potrzebuje takiego jakby uświadomienia, ale mówię spokojnie, nie uszczęśliwaj nikogo na siłę, zajmij się tylko sobą. Będąc przykładem dla niej i dla wielu innych, właśnie najwięcej możesz pomóc. Nigdy nie pomożesz komuś, jeżeli on tego nie chce. To jest niemożliwe. Więc nie pomagaj komuś, bo tylko sama stracisz energię, stracisz zdrowie, stracisz radość życia, wszystkiego, a oni będą cię wyśmiewać, będą ci szkodzić. Nie da się pomóc komuś, kto jest nieświadomy. A jak ktoś stanie się świadomy, to mu nie trzeba pomagać, bo on już będzie wiedział. To tak jak z tobą. Jak to rozumiesz, od razu jesteś wyleczona z pomocy. Nikomu nie pomagaj, nad nikim się nie lituj, bo dlatego, że każdy ma swoją ścieżkę, każdy ma swoje doświadczenia i każdy musi to przejść. Jeżeli pomożesz komuś i on nie dokończy swego doświadczenia, to tak naprawdę to mu zaszkodziłaś. Rozumiesz? Dlatego ja zawsze mówię, do każdego człowieka powinniśmy się uśmiechać. Nieważne, czy on płacze, czy on cierpi, czy on umiera, uśmiechać się, bo to jest jego doświadczenie, akceptować jego doświadczenie. Jeżeli chcesz ty żyć po swojemu, nie możesz nie akceptować siebie, musisz siebie zaakceptować. Rozumiesz? I teraz, jeżeli ktoś ciebie nie zaakceptuje, to będzie cię cały czas nawracał na jakąś dobrą drogę. Co to znaczy dobra droga? Ty będziesz chciała żyć po swojemu, a ktoś przyjdzie i powie, tak nie, Danusiu, tak nie można żyć. Inna jest droga, inna jest prawda, tralalala. I będzie cię niszczył twoje doświadczenia i to, co ty chcesz żyć. Nie rób tego z innymi i nie pozwól, żeby ktoś robił to z tobą. Rozumiesz? Żyj po swojemu, raduj się, dobrze się baw. Ponieważ życie to jest taki epizod, który tutaj doświadczamy, ale życie wieczne, to takich epizodów jest miliardy. Nie można się przywiązywać do tych epizodów, bo my sami się uwięzimy w tych epizodach. Możemy się tam zapętlić w jakichś myślokształtach i pierdołach. Po co? Jesteś istotą wolną i korzystaj z wolności, ze świadomości. Powiedz mi, czy jeszcze byś coś chciała? No, ja bym chciała oczyszczenie rodowe, takie skarby z tego wszystkiego. Nie ma, wszystko oczyszczone. Tak? Popatrz, jak program idzie. A rodzina ta moja najbliższa, dzieci? Wszystko jest oczyszczone, bo oczyściliśmy wszystko. Jak byłaś czystym istnieniem, nie było nic, tylko byłaś ty jako myśl, czyli oczyszczone zostało wszystko. I popatrz, co się włącza? Stary program. Oczyszczenie tego, tamtego. Nie ma czegoś takiego. Nie ma. Rozumiesz? Jak zaakceptujesz to, chociaż i tak będzie co jakiś czas przyzwyczajenie, bo umysłu nie ma, ale jest przyzwyczajenie. Stare nawyki są. Ale gdy ty będziesz mówiła sobie cały czas, tego nie ma i tego nie trzeba, bo jest zrobione, to tego nie ma i nie będzie. I będziesz coraz częściej zapominała, aż w końcu to zniknie. Rozumiem. To jest nic innego jak przyzwyczajenie, że będziesz chciała ciągle, będziesz próbowała do czegoś wracać. Ale po co, jak tego nie ma? Masz świadomość, że dzisiaj zostało wszystko oczyszczone, nawet szkielet twój spalony. Wszystko. Masz nowe ciało, masz nową głowę, masz nowe wszystko. Zaakceptuj cały świat dookoła siebie, bo to jest twoja iluzja, twoja wyobraźnia tak naprawdę. Więc uśmiechaj się do wszystkich, ale zajmuj się tylko sobą. Swoimi radościami, przyjemnościami, ponieważ dalej jesteś Danusia, dalej jesteś kobieta, dalej jesteś ktoś, kto potrzebuje uwagi, miłości, zainteresowania, przyjemności, radości i wszystkich tych pierdół. Bo twoje doświadczenie jeszcze trwa. Jak się skończy, to wtedy zostawisz
to ciało, które będzie jak stary łach i se pójdziesz dalej. Pójdziesz jako wolna istota świadoma, a nie będziesz płakać nad tym ciałem, bo tam nie ma nad czym płakać. Rozumiesz? Zapamiętaj sobie to, to jest bardzo ważne. Uwierz mi na słowo, że to jest bardzo ważne. Nie ma żadnych wartości, żadnych. Jedyną wartością to jest to, co robisz dla siebie. Jako przyjemność, radość, tylko dla siebie. I jedynie, co tu jest warte uwagi, to jest to, co zrobisz dla siebie. Dla nikogo, bo nikogo nie ma. To wszystko jest iluzja. Jeżeli będziesz robiła dla kogoś, jest takie powiedzenie, służ Panu wiernie, on ci piernie. Jeżeli służyłaś w życiu komuś, to dobrze wiesz, że nie było żadnej wdzięczności, bo nie może być, bo to jest iluzja. Nie ma tego. Ale jak służyłaś sobie, zrobiłaś coś. Nawet jak poszłaś na lody, czy na jakąś bitą śmietanę, czy na coś, to miałaś przyjemność z tego. A jeżeli komuś służyłaś, nie miałaś przyjemności, tylko cierpienie, poniżenie, albo jeszcze gorzej. Czy jest sens pomagać, robić coś dla kogoś, a nie dla siebie? Widzisz, chodzi o to, że to jest ważne, żeby zrozumieć. Dlatego trzeba zająć się tylko sobą. Do wszystkiego i do wszystkich się uśmiechać, a zająć się tylko sobą. Nie wchodzić z nimi w rozmowę, nie pouczać, nie wyprowadzać ich na dobrą drogę, oświecenie. To pierdoły są wszystko, bo tylko się ludzie zapętlają. Popatrz, co zrobiła cała wiedza, którą nazbierałaś. Zrobiła wielki śmietnik, który cię oblepił. Dopiero po wyczyszczeniu jesteś czysta, wolna. Nie oblepiaj się żadnymi teoriami, historiami, żebyś znowu się nie zabrudziła i znowu się nie zniewoliła i nie zrobiła sobie krzywdy. Proste? Proste. A czym są moje koteczki dla mnie? Jaką one rolę spełniają? To są takie duszyczki, maskotki. Wiesz? Ciekawe. To są takie duszyczki, maskotki, tacy twoje przyjaciele. Oni świetnie słyszą, rozumieją ciebie, nawet ty z nimi masz kontakt też, ale nie całkowicie. Gdybyś bardziej zwracała uwagę na te myśli, które ci przychodzą od nich, to byś mogła z nimi rozmawiać tak, jak się z ludźmi rozmawia. Oczywiście telepatycznie. Ja bym bardzo chciała właśnie. Bardzo proste to jest, tylko chodzi o to, że patrzysz się na kotka i wyobrażasz sobie, że on przechodzi na przykład do miseczki po jedzenie i w tej miseczce jest pusto. I w tym momencie to, co on będzie chciał, to ty zobaczysz w wyobraźni w tej miseczce. To będzie rozmowa taka, że ty na przykład odbierasz jego, a on mówi, co chce. Spróbuj to poćwiczyć z nimi, to jest wyobraźnia. Albo na przykład patrzysz się na kotka i wyobrażasz sobie, że on idzie i nie wiem, skakuje na kolana i siada. Wyobrażasz sobie takie coś i zostaw to w spokoju. Za chwilę kotek przyjdzie, wejdzie na kolana, usiądzie. Jeżeli mu wyobraźni zrobisz takie doświadczenie, że on wchodzi na przykład na krzesełko i siada dokładnie w jakieś miejsce, to on tak zrobi, bo on tak samo jak my ludzie rozmawiamy między sobą, tak samo ta rozmowa jest między zwierzętami. Tego trzeba się tylko nauczyć. Powiedziałaś przed sesją, że w hipnozę nie wchodzisz. Ale pięknie weszłaś w hipnozę. Rozumiesz? I miałaś tylko jakieś wyobrażenie, że nie wchodzisz, bo ty miałaś wyobrażenie, nieprawdę. Rozumiesz? Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie wejdzie. Dlatego ci powiedziałam, daj spokój, to nie ma żadnego znaczenia. Danusiu, więc teraz tak. Ja policzę do 5, a ty wejdziesz bardzo głęboko w hipnozę. Do tego stopnia wejdziesz tak głęboko, jak nigdy w życiu i teraz podążaj za każdą cyferką. 1, 2, 3, 4, 5. Wchodzisz jeszcze głębiej, jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Nie masz absolutnie władzy nad ciałem. Całe ciało twoje jest sztywne i nie możesz nim poruszać ani zrobić. I teraz jesteś w swoim ciele i tak odwracasz się na lewy bok, na prawy, na lewy, na prawy, na lewy i kręcisz się jak wrzeciono z ogromną prędkością w lewą stronę. Teraz się zatrzymujesz i kręcisz się w prawą stronę jak wrzeciono z ogromną prędkością. Teraz się zatrzymujesz i obracasz się głowa, gdzie nogi, nogi, gdzie głowa. Fajna karuzela? Kiedy się tak ostatnio kręciłaś, powiedz? Nigdy.
A teraz się odwrotnie kręcisz. Nogi gdzie głowa, głowa gdzie nogi. W drugą stronę. A teraz głowa zatrzymuje się gdzie głowa, nogi gdzie nogi, ręce gdzie ręce, wszystkie organy, wszystko na swoim miejscu. I powiedz, jak się czujesz w swoim ciele? Dobrze, luźno. Dobrze. Teraz, Danusiu, wychodzisz ze swojego ciała, stajesz obok, rozejrzyj się po swoim pokoju i powiedz mi, czy twój pokój wygląda tak samo, jak przyszłaś do sesji, czy jakoś inaczej? Chodzi o takie zwykłe rzeczy, czy jest jaśniejszy, ciemniejszy, albo coś tam, coś tam. Nie widzę różnic. Nie widzisz różnic. Teraz wchodzisz do ciała z powrotem, teraz znowu wychodzisz, stajesz obok, popatrz się na swoje ciało i powiedz, czy ono jest uśmiechnięte, zrelaksowane, zadowolone. Czuję tego wychodzenia. Ale nie musisz czuć. Kto ci kazał czuć wychodzenie? Ja powiedziałem, że wychodzisz, patrzysz się na swoje ciało. Ty skup się na tym, co ja mówię. Patrzysz na swoje ciało. Czy ono jest zrelaksowane, uśmiechnięte, zadowolone? Tak. No, odpowiadaj mi na pytania. Wchodzisz znowu do ciała, teraz wychodzisz, wchodzisz, wychodzisz, wchodzisz, wychodzisz, wchodzisz. Dzieje się tak? No tak. Proste? No, widzisz? Chodzi o to, że tak właśnie wygląda wychodzenie z ciała i wchodzenie. Teraz wychodzisz, stajesz obok, dokładnie metr od ciała stoisz. I powiedz mi, ty jesteś tą istotą, która tu stoi, czy ty jesteś tym ciałem, które tam leży? Powiedz mi, kto jest kto? Ja jestem istotą. A ciało to kto? Co to jest? Pojazd. Pierwszy raz stoisz koło swojego ciała i na niego tak patrzysz świadomie? Czy już kiedyś tak stałaś i patrzyłaś? Nie. A jakie to uczucie, tak stać, patrzeć na swoje ciało, jakbyś już była umarła i po śmierci, jakbyś patrzyła na nie? To jest jakieś dziwne czy normalne takie? No trochę dziwne. No i o to chodzi, ale najważniejsze, żeby się nie bać samej siebie. Rozumiesz? Teraz wchodzisz do swojego ciała i układasz się w nim. Ja policzę teraz do 5. Na 5 wybudzisz się, będziesz się czuła cudownie. Przejmiesz całą władzę nad swoim ciałem i wszystkimi swoimi zmysłami i zaczniesz żyć pełnią życia, wykorzystując każdy ułamek sekundy, dopóki tu jeszcze będziesz na tym poziomie i nie zmarnujesz na żadne pierdoły. Obiecujesz? Tak. I tak będzie. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś tu i teraz, przyjmij władzę i kontrolę swoim ciałem ze sobą, poruszaj się i otwórz oczy, powiedz, jak się czujesz? No, zrelaksowana. Dobrze. Byłaś w hipnozie, czy nie? Nie wiem. Popatrz, dopiero otworzyłaś oczy, a już nie wiesz, a przed chwilą patrzyłaś na swoje ciało, przed chwileczką doświadczałaś różnych rzeczy. Patrz, co robi lęk i strach starych programów. Już czekały na ciebie. Tylko Danusia wyjdzie, zaraz jej namieszamy w głowie, że to wszystko jest nieprawda, że tego nie było. Danusiu, żeby tego uniknąć, żebyś nie wróciła z powrotem, oczywiście chyba, że chcesz wrócić do nocnika, to już jest twoja decyzja, ale jeżeli nie chcesz, dlatego ja nagrywam tę sesję. I teraz słuchaj, co ty musisz robić. Codziennie przez miesiąc czasu, chociaż raz dziennie, musisz włączać tą sesję, musisz ją słuchać, tak jakbyś do sesji się kładła, do łóżeczka, wygodnie. I masz odpowiadać na głos. Tu jest wprowadzenie, wyprowadzenie. Niczym się nie przejmuj, tylko płyń za moim głosem. Wykorzystuj tą sesję. Rozumiesz? To jest sesja specjalna dla ciebie. Do twojej wolności, do twojej radości. Teraz o co chodzi? Gdy ty będziesz codziennie z nią ćwiczyć, to twój umysł i twoje przyzwyczajenia nie będą mogły cię wciągnąć do nocnika, bo ty będziesz im powtarzać, powtarzać, powtarzać. Rozumiesz? I one w końcu się przyzwyczają do tego, a ty odzyskasz wolność i władzę nad sobą. To jest jedyny sposób na to, żeby stała się wolna i świadoma. Dokładnie. Nie ma innej możliwości. Wszędzie, gdzie byś nie poszła, dostaniesz tylko zniewolenie. Dostaniesz tylko jakieś programy, jakieś myślokształty, jakieś pierdoły, dyrdymały i tylko jeszcze bardziej cię to wpędzi. Słuchaj ją codziennie, ale świadomie. Na głos odpowiadaj. Dlatego, że jak się położysz do łóżka,
to tutaj mimo, że jest nagrane, co ty mówisz, nie przejmuj się tym. Jeżeli nawet będziesz coś innego doświadczała, też się nie przejmuj. Zawsze odpowiadasz to, co w danej chwili widzisz, czujesz i co myślisz. I tam będziesz mogła naprawiać, uzdrawiać, będziesz mogła się bawić już tymi takimi bardziej niuansami, które są takie na wyższym poziomie do rozwiązania. Powiem ci, będziesz po prostu przeszczęśliwa. Nikomu tego nie opowiadaj, nie chwal, bo mówię, nikt ci nie zrozumie i ci tylko poddadzą pod wątpliwość. Pracuj nad sobą, odzyskaj swoją wolność, odzyskaj świadomość, dlatego że wcześniej czy później odejdziesz, przejdziesz w inną przestrzeń, żebyś była świadoma w innych przestrzeniach, bo śmierć nie istnieje, zapewniam cię, że nie istnieje. Zresztą to, co ci dzisiaj pokazałem, co zrobiłem z tobą, gdyby istniała śmierć, śladu by po tobie już nie było. Rozumiesz? Umysł potrafi zrobić taki numer, że potrafi coś skasować. Stare przyzwyczajenia to są energie, potrafią przestawić meble nawet, jak mają w tym interes. Nie pozwól se na to. Zabezpiecz wszystko ładnie, pracuj nad sobą, a jak dojdziesz do wniosku, że potrzebujesz czegoś jeszcze i potrzebujesz jakiejś sesji, no to się zgłosisz i zrobimy, pójdziemy dalej, ale nic na siłę. Najpierw przez miesiąc musisz przynajmniej pracować nad sobą według tej sesji, żeby stała się pewna, mocna i wiarygodna sama dla samej siebie. Rozumiesz? No, dokładnie, tak, rozumiem. Wszystkiego najlepszego, cześć, papa.